pokarm materialny sprawia w życiu cielesnym. Przyjmowanie w komunii ciała Chrystusa zmartwychwstałego, ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym, podtrzymuje, pogłębia i odnawia. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, życie wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Orkiestrę poprosimy teraz o pieśń eucharystyczną. Świętej Hostyi.
Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej kostej. Właśnie ta łazowa pieśń prowadzi nam wyżejczyzny przez 23 lat. Mamy ją w uszach, kiedy słyszałem wielką klamę. Żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu? Na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem. Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy 7 chlebów, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali ludowi. To słowa, które kapłan wypowiada podczas konsekracji w czasie mszy świętej. W znaku rozmnożenia chleba, o którym przed chwilą słyszeliśmy w Ewangelii, ważny jest jeden szczegół. Ludzie, którzy słuchali Jezusa od kilku dni i nic nie jedli, musieli być bardzo głodni, a Chrystus nakarmił ich do sytości. Jezus, rozmnażając chleb, podprowadził nas pod Eucharystię. To tak, jakby każdemu z nas powiedział, że msza święta daje nam pokarm, który może nasycić każde ludzkie serce. I owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Świętej Hostyi, witaj Jezu, Synu Maryi. Ja mówię, jutro nie zrobię, bo będę. O jutro mówię. Tak przełożyłem na jutro. Bo rano muszę jeszcze do domu. Bo się nie obejrzysz już tygodnia nie. Zaraz do mnie. Jest, pierwsza mowa, to widzisz, to będzie.